To był dźwięk zbliżającej się matury. Już przyszła. Już puka do twych drzwi. Znaczy do twoich nie, bo już zdałaś matury. Ty też, zdaje się. No, zdaje się, że tak. W sumie już po studiach jesteśmy, to dziwne, żebyśmy nie zdawali jej wcześniej. Zwłaszcza, że ty uczysz dzieci. Między innymi tego, jak zdać maturę. A ja mam za sobą etap przygotowywania do... Jako korepetytorka, dodajmy. Otóż, jako że faktycznie czas mamy bardzo maturalny, a w zeszłym miesiącu minęliśmy odcinek 3x3, który musiałem w jakiś sposób skasować, zgubić. Nie wiem, co się z nim stało, ale zniknął. Światło sieci wypadł z laptopa prawdopodobnie. Tak. Jak cię znam. Ulotnił się. To postanowiliśmy zrobić odcinek o nie tyle maturze, co raczej o filmach, które mogłyby się przydać do matury ustnej z polskiego, na dobrą sprawę. Bo wiemy, że już jest po czasie i na dobrą sprawę nikt nie wiedział, chociaż były przecieki podobno, jaki będzie temat na maturze pisemnej. Zawsze co roku są przecieki. No zawsze ktoś ci wcześniej otworzy i rzuci okiem, nie? Ale temat był, zdaje się, prosty. Czy w ogóle przeciek, czego się można spodziewać? Będzie coś związanego z lekturą. Ojej! Nikt się tego nie spodziewał. Nie, no to składam... Mój pies zaczął szczekać. Super. Przepraszam, nie robię tego telefonu. Więc chcieliśmy wybrać kilka filmów, które wydaje nam się, że bardzo łatwo można dopasować do tematów maturalnych. Bo teraz faktycznie matura zmieniła się od czasu, kiedy my zdawaliśmy maturę z polskiego. W związku z czym teraz faktycznie duży nacisk jest kładziony na to, że do tekstu, który losujecie, trzeba dobrać sobie jakieś konteksty... Kulturalne, kulturowe. Po prostu teksty kultury, które pasują do danego tematu. I o ile ufamy w to, że czytacie książki, lektury i tak dalej... Nie mamy wątpliwości, że to robicie. No to z filmami podejrzewam, że jeszcze bardziej wam po drodze. A jeśli już zdaliście maturę, tak jak pewnie większość, to zachęcamy do tego, żeby sobie przypomnieć tak jak my, mniej więcej, jak to może wyglądać. Albo może w komentarzach dodać coś od siebie, albo powiedzieć nam, że jesteśmy idiotami i te filmy, które my polecamy, być może z jakiegoś powodu, waszym zdaniem, nie nadają się do tego, żeby je przywołać na maturze. Mhm. Chętnie nawiążemy dyskusję. Jak najbardziej jesteśmy na to otwarci, także zapraszamy. Ale zanim dojdziemy do wymieniania filmów, to kilka spraw związanych z egzaminem maturalnym i filmami też poniekąd, które warto by poruszyć tytułem wyjaśnienia, może takiego wstępu do tego, o czym będziemy mówić. I ja chciałam powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że niesamowicie zaskoczyło mnie to, Tomaszu, że kiedy przygotowywałam moich uczniów do matury, robiliśmy sobie rozmowy na tematy maturalne. Uczniowie losowali jakiś zestaw maturalny i ja byłam egzaminatorką. To często zdarzało się tak, że już po symulowanym egzaminie maturzysta mówił mi, że a tak, out of record, to on by się jeszcze odwołał do tego, tylko że to są filmy popularne na przykład. I ja wtedy się zastanawiałam, mówiłam, że moment, przecież można się odwołać na egzaminie maturalnym do kultury popularnej. Mało tego, ja do tego zachęcam moich uczniów, to znaczy nie spodziewałem się, ale dostałem rozprawkę, w której sensownie użyto 50 twarzy Greya i relacji między właśnie Greyem a Anastazją. I to w kontekście takim, że oczywiście jako książkę przywołana, ale wiem, że ta dziewczyna nie czytała książki, tylko oglądała film, bo potem im przyznała, ale użyła tego w kontekście takim, że to jak najbardziej pasowało do tematu i musiało być uznane. Mhm. To zresztą nie jest istotne, czy ona czytała tę książkę, czy nie, czy ona oglądała ten film, czy nie. Jeśli z jakiegoś powodu uważacie, że jakiś motyw pojawiający się w filmie bądź książce, który po prostu kojarzycie, z jakiegoś powodu nadaje się do tego, odwołuje się do problematyki, którą poruszacie, czy to w rozprawce, czy w wypowiedzi na maturze ustnej, to nie ma to wielkiego znaczenia, czy to jest tekst kultury popularnej, czy tekst kultury wysokiej. Ja, dla mnie podział średnio istnieje w ogóle, więc... Ale jedno jest ważne jednak, mimo wszystko. To nie jest tak, że możecie sobie przywoływać dosłownie to, co wam przyjdzie na głowę. Do głowy, tylko... to musi być prawdziwe, tak? Znaczy, nawet jeśli nie oglądaliście Gwiezdnych Wojen, ale wiecie, że tam jest bardzo ważny motyw ojca i syna i relacji pomiędzy nimi, albo na przykład zemsty,
albo po prostu przygody jakiejś, nie wiem, uczeń-mistrz relacji na przykład, no to możecie tego użyć, ale jeśli jesteście pewni, że to faktycznie występuje w tym i wiecie, jak użyć tego kontekstu, tak, tak to, sobie... bo chodzi o to, żebyście wy dobrze przepracowali problematykę, a nie zastanawiali się na egzaminie maturalnym nad tym, czy Gwiezdne Wojny aby są wystarczająco mocno związane z kulturą wysoką, żebyście w ogóle o nich powiedzieli. Tak, ale ja chciałbym zrobić jedną uwagę, bo teraz tak mówimy w takim tonie, jakbyśmy byli nauczycielami. Mnie to męczy, bo jestem nauczycielem. To nie jest tak, że my teraz wam będziemy kazać oglądać jakieś filmy specjalnie pod maturę czy takiego, bo wiemy, że pewnie maturzystów niewielu będzie tego słuchało, nie oszukujmy się. Pewnie nie, być może kiedyś ktoś to odgrzebie i wydaje mi się, że chciałabym, żeby ten nasz materiał był na tyle uniwersalny, żeby odtworzony za rok, za dwa był też... Ile się formuła matury nie zmieni. No jeszcze przez 2 lata się nie zmieni, to wiem. To żeby on był przydatny. Nie wiem, bo ja mam coś takiego, że bardzo lubię wspominać swoją maturę ustną przede wszystkim. Co prawda ona miała inny przebieg, bo wtedy się robiło prezentację multimedialną. Tak. Ale też padały u mnie pytania, czy do mojego tematu pasują jakieś inne teksty kultury niż te, które przytoczyłem. I kurczę, ciężko mi było to znaleźć, ale jak już znalazłem ten tekst, to mówię, ale to fajnie brzmi, pasuje. I widziałem, że komisja się ożywiła troszeczkę, nie? Więc ja mam wrażenie, że takie gdybanie, co będzie na maturze, czy co można dopasować do danych tematów, to jest fajne i pokazuje, czy ludzie potrafią faktycznie w miarę dobrze posługiwać się właśnie popkulturą głównie i filmami. Czy oni są w stanie dopasować, że ach, ten wątek, który był z Leona Zawodowca jest bardzo i w Taksówkarzu jest bardzo podobny do tego, co widzieliśmy ostatnio w Nigdy się tu nie było, nie? I w ten sposób my jesteśmy w stanie kulturę w miarę ogarniać i widzieć, co było, co skąd czerpie i sprawiać, że to mamy wrażenie, że orientujemy się w tym, co się dzieje. Tak, bo wydaje mi się, że na chwilę obecną matura ustna ma taką formułę, żeby sprawdzić, czy ty jesteś świadomym odbiorcą kultury jako takiej, czy zauważasz połączenia między jednym tekstem a drugim tekstem. I też mówiąc tekst, mam na myśli obraz, utwór muzyczny, utwór literacki, film itd. itd. Tak. I wydaje mi się, że o tyle to jest lepsza formuła, od tego, co my robiliśmy, bo my robiliśmy prezentację, wydaje mi się, że to bardziej sprawdza nie tyle przygotowanie, co świadomość kulturową. Ja bym powiedział, że sprawdza dojrzałość kulturową. Trochę tak. A jeśli matura ma być egzaminem dojrzałości, to dla mnie faktycznie wyznacznikiem tego, czy my jesteśmy w stanie rozpoznać dany temat w kulturze i jakoś omówić ten wątek, no to w pewnym sensie człowiek świadomy w pełni, dojrzały odbiorca kultury, powinien być bez problemu w stanie zdać taką maturę. Oczywiście bierzemy poprawkę, że jednak podstawą są książki cały czas, nie? Okej, tak, jasne. Jeśli chodzi o kulturę popularną, to warto też, będąc młodym człowiekiem, pokazać świadomość tego, że również kultura popularna, teksty kultury popularnej są zbudowane z elementów, które narodziły się w kulturze wysokiej. I to prawdopodobnie już w starożytności, bo tak zazwyczaj było, nie? Że wszelkie odniesienia filmów do mitologii w zupełności się zazwyczaj sprawdzają. Jeśli sprowadzimy je do... Odejmiemy szczegóły, imiona bohaterów, jakieś, nie wiem, realia historyczne, takie rzeczy i jesteśmy w stanie przyłożyć to do bohaterów mitów czy jakichś legend, to w dużej mierze one się często sprawdzają. Że to jest powtórzenie pewnego schematu, bo jednak tych ilość opowieści, które kultura przetwarza, jest ograniczona. W związku z czym odnalezienie tej takiej pierwotnej sprawia, że my wiemy, jak ten wątek, ten motyw, topos, to wszystko mogło się zmieniać. I wtedy mamy wrażenie, że widzimy, że to się zmieniało tutaj, bo... I wtedy uruchamiamy sobie właśnie kontekst historyczny, bo coś tam się wydarzyło, nie? I faktycznie to jest dla nas rzecz, mam wrażenie, dosyć ważna. Rozpoznawanie tych takich wzorców po prostu. Tak, i wydaje mi się, że dochodzimy tutaj do drugiej rzeczy, o której chciałam powiedzieć odnośnie... samego egzaminu maturalnego i tego, jak ten egzamin wygląda nie od strony formalnej, tylko tego, co się pojawia na egzaminie, to tak jak przypominam sobie większość zestawów maturalnych, z którymi miałam do czynienia, to można wyabstrahować z tych zestawów kilka takich czołowych motywów, które w mniej lub bardziej zmodyfikowanej wersji pojawiają się zawsze. Tak, i można na nie trafić. I dlatego warto, myśląc o maturze, przerobić sobie kwestię pewnego motywu
niż wałkować bez, nie powiem, że bez sensu, ale bezmyślnie to, czy w Panu Tadeuszu, w księdze tej a takiej były liście dębu czy klonu. Czy moi uczniowie mają problem na przykład taki, czy Jacek Sopica dostał czarną polewkę i uparcie mi piszą, że dostał. A przecież Gerwazy tylko mówi o tym, że dostał, a na dobrą sprawę potem mówi, że no dano by mu, ale nie dano. To jest szczegół, którego chcemy uniknąć. Ale ważne, jeśli bierze się pod uwagę całość lektury, więc no. Tak, ale też wydaje mi się, że bardziej przydatne z punktu widzenia młodego człowieka, a w zasadzie nie z punktu widzenia młodego człowieka, to z punktu widzenia osoby, która ma już maturę za sobą i przygotowała kilka osób do matury, wydaje mi się, że bardziej przydatne jest rozpisać sobie kilka takich motywów. Ja też to zrobiłam z moimi uczniami. I to zadanie, które ja im zadawałam, polegało na tym, że rzucałam motyw i prosiłam o to, żeby do tego motywu dostosować, przywołać kilka tekstów kultury. Czy to będzie lektura, czy to będzie tekst jakiś współczesny, czy film. Myśląc o tym odcinku, o filmach, o których będziemy mówić, gdzieś tam w głowie zrobiłam sobie listę takich motywów, które się pojawiają bardzo często na maturze i do tych motywów dobrałam sobie filmy. Nie sugerowałam się, nie kierowałam się takim kluczem, oto ja teraz powiem młodzieży, żeby sobie obejrzeli Obywatela Kane'a, żeby oglądali mnóstwo filmów, przy których zasną. I nic z tego nie wyniesie. Ale wydaje mi się, że wiek maturalny, to znaczy, okej, to mówimy, że egzaminie dojrzałości, natomiast ja mój etap licealny pamiętam jako taki etap, kiedy gdy nam puszczano jakiś film, no nie puszczano nam Obywatela Kane'a, ale kiedy nam próbowano puścić coś na lekcji, to bardzo często to się kończyło tym, że my udawaliśmy, że oglądamy. I wydaje mi się, że wymienimy sobie te motywy. Ja bym zaczął jeszcze ciut szerzej nawet. Aha. To znaczy, mam wrażenie, że są ogólne typy filmów, które pod maturę są w sam raz, że tak powiem. Że bardzo łatwo znaczy, będzie dopasować takie, do typów, takie nie? Must watched, które... No, są takie filmy, które wydaje mi się, że są w miarę łatwo przyswajalne dla osoby w wieku maturalnym, które mają niesamowite bogactwo motywów. Tylko, że chcę powiedzieć właśnie szerzej. To znaczy, na pewno pod maturę pasują te filmy, które są wybierane na nominowane do Oscarów. Bo mam wrażenie, że one często po pierwsze podejmują jakiś istotny temat, po drugie obracają się wokół jakiegoś wątku, który często jest istotny też, nie wiem, czy bywa w arkuszach maturalnych, bo do głowy przyszedł mi na przykład Nić Widmo, które jest filmem trudnym, owszem, no nie ale... wiem, czy nastolatek by nie zasnął na tym filmie. Być może, ale miałem takie głosy od uczniów, że oni byli zaciekawieni zupełnie innymi rzeczami niż my w tym filmie. O. Znaczy ich ciekawiło, jak się skończy ta historia. My mieliśmy na tą sprawę zupełnie inaczej nas to, że jak powiem, obracało. No nie wiem, mnie ciekawiło. No dobra, ale Nić Widmo chociażby wobec jakiejś jednostki wybitnej można by próbować ustawić. No. I to zrobiłby człowiek, który obejrzał ten film, nawet niespecjalnie go obracając sobie w głowę i sprawiając, czy tu jest jakaś metafora, nie? No bo tak. To są takie wyraziste rzeczy. Tak samo wszelkie filmy, które są biograficzne, a takich cała masa zwyczaj jest skarowo, one też idą jakimś rozwojem bohatera, też rzucają jakiś kontekst historyczny, też często dodają jakieś postacie, które przypominają inne, które widzieliśmy już, nie wiem, w Lalce chociażby, bo to jest ten najbardziej powszechny przykład, nie? Ale, no okej, filmy oscarowe nie są dla każdego, bo to są takie bardzo uśrednione, powiedziałbym, filmy. One nie są jakoś bardzo restrykcyjne. Ale ja zachęcam nawet do tego, żeby oglądać blockbustery. Żeby oglądać duże filmy, na których bohaterowie się między sobą po prostu biją, kiedy widzimy potwora i małą ekipę ratunkową, która ma tego potwora jakoś ujarzmić. Albo zwykłego Jamesa Bonda. Dlaczego? Bo po pierwsze, to są filmy, które są łatwo przyswajalne. Po drugie, łatwiej jest nam się identyfikować z bohaterami, którzy są nakreśleni trzema, czterema przymiotnikami. I wiemy, że Tony Stark to będzie ten zadufany w sobie dupek, który jest bogaty i będzie miał problem z odpowiedzialnością tego, co zrobił kiedyś. I bardzo łatwo nam będzie rozpoznać tą postać i potem będziemy widzieli, jak jej użyć. Tak, żebyśmy mieli świadomość, że ona istnieje. Tak, poza tym warto wiedzieć, że
drogie dzieciaczki, te filmy wszystkie superbohaterskie, one się opierają o taki epos rycerski. Ja bym powiedział nawet jeszcze wcześniej, tam epos rycerski, ale to są nic innego jak mity. Tezeusz idzie do labiryntu no. po to, żeby pokonać Minotaura, żeby uwolnić coś. Albo trzeba pokonać Sfinksa, żeby przejąć władzę nad Tebami. Mhm. Tego typu nawet historie po prostu, które polegają przede wszystkim na micie o Argonautach, którzy zbierają drużynę po to, żeby zdobyć jakiś ważny artefakt. No halo, wszystkie filmy praktycznie do tego się sprowadzają. Inna rzecz, mamy tutaj w tych filmach niesamowite bogactwo zobrazowania jakichś relacji typu przyjaźń. Mamy pokazane bardzo często do pewnego momentu wzorzec męski. To też się pojawia bardzo często na maturze. Czasami może zakamuflowane jakoś pytaniem właśnie o jak bywali przedstawieni wojownicy, jak bywali przedstawieni rycerze, jak bywali przedstawieni żołnierze. Ale to wszystko są pytania o jakby nie było wzorzec pewien męskości. Tak, a poza tym ja na przykład pamiętam, jak ja na maturze pisałem, miałem podjąć temat dotyczący coś, co łączy ludzi bezdomnych i lalkę. Mianowicie postaci kobiece. Jak się różnią? I że Joasia Podborska jest tą, która chce się wyemancypować, a Izabela Łęcka to jest ta, która jak najbardziej chce być zależna od mężczyzn. Właściwie zupełnie nie to nie dotyka, nie? A teraz, bardzo modny przecież w kinie jest temat tego, czy kobieta jest jakąś istotną w ogóle postacią, czy ma coś do powiedzenia, czy nie. I tutaj możecie wziąć sobie Czarną Wdowę, która w uniwersum Marvela jest postacią kompletnie nieistotną. Ona nikogo nie obchodzi, ona nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnej supermocy. No niestety, ale tak to jest. Zresztą zwróciłaś uwagę ale na to. Ale ona ma niesamowite... W ogóle ona... Jeśli chodzi o postać Czarnej Wdowy, to jest dla mnie fenomenalne, jak bardzo to jest postać niewykorzystanego potencjału. Bo to jest... Zadałam sobie trudu Tomaszu i przeczytałam, skąd się wzięła Czarna Wdowa, jakie ona ma umiejętności itd., itd. I ona mogłaby być wzorcem niesamowicie fajnej, silnej babki. I ona tylko... tak była kreowana na przykład w Iron Manie 2. Tylko, że to był moment, kiedy ona się pojawiła, pokazała, że o, potrafi komuś skopać tyłek, ma jakieś tam swoje demony przeszłości i tyle. Po czym zniknęła i teraz... Tak, i to było też na samym początku tych pierwszych Avengersów, kiedy ona była przywiązana do krzesła, rozwaliła przywiązana do krzesła kilku typów. W tym Jerzego Skolimowskiego. I mając telefon przyczepiony, znaczy rozmawiając przez telefon, cały czas będąc związaną, rozwalała gości rozmawiając przez telefon. O to mi chodzi. No. I to jeszcze mając skrępowane ręce i no. przywiązane do krzesła, po prostu. Tak, nie mogłam się wysłowić, no. I gdzieś ten potencjał całkowicie się rozpieprzył. Tak, bo mamy właśnie bardziej te wzorce męskie, o których mówiłaś, czy to będą wszelkie Jamesy Bondy i tak dalej, tak, nie? Tak, no Kapitan Ameryka, nie? Uhu. No, wiadomo, to do patriotyzmu jeszcze można by też dopisać, nie? Bo zobaczcie, wszelkie te postaci, które są tutaj wzięte, dla mnie takim na przykład standardowym przykładem jest Hulk. Bo Hulk to jest nic innego jak przypisanie doktora Jekylla i Mr. Hyde'a na wersję współczesną. I to taką bardziej pewnie kolorową, efektowną, bo trochę inna historia powiedzmy za tym stoi, nie? Pewnie. I na dobrą sprawę to jest wzorzec romantyczny. To jest nic innego jak bohater rozdarty wewnętrznie, którego można w ten sposób odbierać. Tak, który dokonuje transformacji, który potrzebuje zmiany fizycznej. Albo nawet wyimaginowanej zmiany fizycznej po to, żeby móc dać upust swoim emocjom. I ma jakąś tą ciemną stronę swoją. Mm-hmm. Nie? To jest rzecz, która, kurczę, na maturze dla mnie aż się prosi. Żeby... Słowo klucz, dwoistość natury ludzkiej. No, może to mądrze brzmi, ale to jest naprawdę, czy to jest każdy wybór człowieka, czy na maturze w sumie, polega na tym, że musicie wybrać pomiędzy tym jednym a drugim. Na dobrą sprawę, co będziecie rzucać argumentami. Więc ten Hulk to jest postać, którą można wpisać, czy postać jakąś, nie wiem, rozdartą wewnętrznie. Tomasz Judym patrzący się na sosnę rozdartą i do tego dopasowany doktor Banner i Hulk, który też jest rozdarty między jedną a drugą osobowością praktycznie. No. I to jest rzecz, która dla mnie jest naturalna, że to powinno się łączyć praktycznie. Oczywiście potem wychodzą nam takie rzeczy, że jak robiłem z uczniami takie przepisanie postaci Marvela na postaci z lektur szkolnych polskich, no to dopasowaliśmy tyle rzeczy, że ci stwierdzili, że no chyba coś jest nie tak, bo to wygląda tak, jakby Marvel inspirował się polską literaturą. I tak to działa, kurczę, bo się tych różnic znajdzie trochę, tak, bo kultura wiadomo. Jest jednym wielkim workiem rzeczy, które są non-stop przepisywane. Jak najbardziej, więc mówię, to musi otworzyć się taka klapeczka do tego, żeby bez oporu o tym mówić. Tym bardziej, że jak już nie wiemy,
To też mówiłem maturzystom, to nie jest specjalnie skomplikowane. Jak wiecie, że jakiś film jest na podstawie książki, wy widzieliście tylko film, no to 95% jest to, że wy dobrze użyjecie motywu, który był w filmie. I wystarczy powiedzieć, że czytaliście książkę, tylko sprawdzić, kto jest na przykład autorem i wystarczy. I dlatego większość ludzi jest w stanie odwołać się do tych największych klasyków, nie oszukujmy się. No, są oczywiście, takie tak. Dwa klasyki, które... klasyki dzisiejsze, powiedzmy, takie współczesne, co do których każdy temat maturalny odnajdziecie. Oczywiście, że tak. Ja jestem zresztą zdania, że jesteś w stanie zdać egzamin maturalny z języka polskiego, nie mając przeczytanej ani jednej lektury. Ale do tego nie zachęcam. Nie zachęcamy do tego, ale... Piętnujemy. Ale, fu. Ale to nie chodzi o to, żeby pokazać na maturze, że wy po pierwsze zjedliście słownik, a po drugie przeczytaliście wszystkie książki, tylko że bez zrozumienia. Mhm. Bo to nie o to chodzi. Moim pierwszym pytaniem, kiedy przychodził do mnie maturzysta, było, czy czytasz lektury i czy zamierzasz czytać lektury, bo jeśli będziemy się oszukiwać, to nie ma żadnego sensu, ale przerobimy motywy. Mhm. Bo to ma sens. Bo... Masz wiedzieć, że w tej a nie innej książce został użyty taki, a nie inny motyw, a nie to, kto zabił niedźwiedzia w Panu Tadeuszu. Bo to ci się nie przyda na maturze. Jasne. W kręgu znajomych, którzy są odczytani, to ci się przyda. Albo jeśli chcesz iść na filologię polską, albo jeśli chcesz się rozdrabniać nad postacią Jacka Soplicy, to owszem, to ci się przyda, ale bardziej przyda ci się kwestia tęsknoty za ojczyzną, jako motyw poruszony w Panu Tadeuszu i tak dalej, i tak dalej. No dobrą sprawę akurat z tym niedźwiedziem, to bym powiedział, że to akurat jest istotne dla całości, ale no wiadomo, chodzi o jakiś taki detal, który... Nikt nie będzie wymagał od was tego, że będziecie pamiętać wszystkie zwierzęta, które są w matyczniku. No nie, to na pewno nie. Mało tego, nie wiem, właśnie, wymień gatunki było... grzybów, które zbierają w drugiej księdze Pana Albo Tadeusza, ile mrówek obsiadło te limenę, no. Policz wersy, w których nie było 13 sylab, Pan Tadeuszu, nie? No. No, nie wariujmy, nie? Faktycznie takie omówienie na motywach jest zdecydowanie bardziej sensowne, bo kumacie, co jest w tej lekturze najważniejsze, a nie... Ja wolę mieć do czynienia z uczniem, który, powiem mi szczerze, że nie przeczytał czegoś, ale ja rozmawiając z nim uznam, znaczy on mi udowodni, że jest istotą myślącą. Serio, ja zdecydowanie bardziej wolę taką osobę, bo wiem, że ona jest w stanie zrobić coś z dowolnym tekstem, który dostanie na twarz, niż z jakimś takim typkiem, który przeczytał wszystko, ale bez najmniejszego zrozumienia. Mhm. Dlatego też jest rzecz, która w filmach mam wrażenie, że jeśli przestaje być naturalna, to coś się dzieje nie tak. To znaczy, jeśli oglądasz film, to zazwyczaj mimo wszystko polecam cośkolwiek sobie o nim poczytać, zobaczyć jak jest nie wiem, oceniany, jak krytycy ocenili, jak jest omawiany i tak dalej. Nawet nie chodzi o to, żeby czytać wszystkie recenzje i tak dalej, ale zajrzeć do internetu, co tam dla ludzi jest najważniejsze. Mm-hmm. Sprawdzić jakąś recenzję na sensownym portalu, żeby zobaczyć, co tam ludzie z tego filmu wyciągają, o czym wspominają na dobrą sprawę. Mm-hmm. Bo jak obejrzysz film, potem wrzucisz następny i zrobisz sobie maraton filmowy w nocy, no to będziesz pamiętał dosłownie urywki, będą ci się one mieszały. Mm-hmm. I raczej chodzi o to, żeby cośkolwiek sobie z tego filmu zapamiętać. Coś istotniejszego. Tak jak, nie wiem, czy ja korzystam w ten sposób praktycznie z filmu Eba. Że zawsze po filmie coś tam muszę napisać. Nawet jeśli to będzie wydumany, bzdurny żart językowy, mm-hmm. który będzie idiotyczny, to nadal to mi jakoś tam przybliża ten film po mojemu. Od tej mojej strony. Nie mówię, żeby robić zaraz notatki do wszystkiego. Bez przesady. No. Oczywiście to jest super, jeśli ktoś coś takiego potrafi zrobić, ale... Raczej chodzi o to, żeby się jakoś do tego filmu emocjonalnie potrafić odnieść od razu po nim. Żeby mm-hmm. znaleźć, czy o, w tej recenzji jest zganiony, a ten film mi się podobał, bo to. Jeśli już coś takiego zrobimy, no to jesteśmy w stanie jakoś się do niego odnieść. A nie tak jak przeczytamy nawet książkę, bo zadał nam ją nauczyciel, po czym, nie wiem, nie przyjdziemy na przykład na lekcje, na których były omawiane i nie nadrobimy sobie tego no w żaden sposób, co można to robić. Nie zrobimy nic. To już lepiej iść faktycznie na to omówienie, kiedy pojawią się jakieś ważniejsze motywy, jakieś tematy i tak dalej, niż przeczytać lekturę i nie robić z tym nic. Bo wtedy prawdopodobnie może, jeśli macie genialną pamięć, będziecie pamiętali poszczególne fakty, ale nie połączycie ich sobie być może w te najważniejsze wątki, czy nie wyodrębnicie tych głównych tematów, bo będziecie pamiętać świetnie treść, a nie te motywy, które były jego na dobrą sprawę takim clue. Które były Łęcką i Wokulskim w lalce. Mm-hmm. Takim spoiwem, czy takim czymś, co bardzo łatwo wyodrębnić i mm-hmm. wyciągnąć, nie? Dobra, ale do rzeczy
bo już mówimy 27 minut o Ale nie, spoko, istocie matury. Bo to nie chodzi o to, że my musimy się rozpisywać, czy rozpisywać, rozgadywać o jakichś wielkich filmach, tylko raczej chodzi o to, żeby faktycznie rzucić tymi wątkami w złączeniu. Ja sobie wypisałam te motywy, które się bardzo często pojawiają na maturze. A ja mam je teraz z marszu w film do tego dorzucić? Znaczy nie, ja chcę je przeczytać, ty może coś dorzucisz od siebie i wydaje mi się, że potem opowiemy parę słów o filmach, które jakoś tam polecamy wam, żeby sobie obejrzeć albo chociaż w ogóle wiedzieć o czym jest ten film, albo poszukać czegoś podobnego. Dobra. Albo spróbować postąpić w podobny sposób, to znaczy znaleźć sobie motyw i zastanowić się, co ja oglądałem. Tak, to, z takim motywem. W ten sposób to działa raczej dosyć dobrze. Jeśli potrafimy, oczywiście nie, że albo pamiętam, że we Władcy Pierścieni ważny był pierścionek, to nie, ale jeśli o co chodzi z tym pierścieniem i tak dalej, no to już jak najbardziej. Mhm. Dobra, to rzuć motyw. Patriotyzm. O matko boska. Na maturze... Temat rzeka, ale popularny na maturze. Na maturze po pierwsze co ci się rzuca? Cokolwiek z romantyzmu. Nie rozumiem pytania. Znaczy, jeśli dostajesz pytanie o patriotyzm, w stylu jak przedstawiony jest patriotyzm w kulturze. No to myślę sobie o na przykład no, romantyzmie, tęsknocie, no, oczywiście, za, że tak. Tęsknocie za narodem, którego nie ma. Jakiś na mapie. Kordian i spisek na cara, żeby uwolnić spod jarzma i tak dalej. Konrad, który chce rząd duszy i tak dalej. To jest naturalne. Mhm. Myślę o filmie Miasto 44. Tak, który był bardzo popularny i podejmuje ten temat bardzo wyraziście. Jest filmem, który się ogląda... Można się zastanawiać nad tym, czy to jest dobry film, czy nie, ale jest to film, który się ogląda bez wielkiego bólu. I bardzo łatwo w nim widać te właśnie szwy, z których on jest uszyty, nie? Z tych wątków, że ach, ten bohater musi przejść przemianę. Ach, tutaj dlatego jest ważna tylko ojczyzna, a ten ma jeszcze na względzie jakieś rozterki osobiste. A też przecież są żołnierzami, to ich na przykład różni. Ta dziewczyna reprezentuje to, ta dziewczyna reprezentuje to. I faktycznie w Mieście 44, jakkolwiek ja nie jestem wielkim fanem tego filmu, to on jest naprawdę dobry do tego, żeby się łatwo do niego odwołać. Żeby przywołać wątek, który tam był wyrazisty, bo tam są 3-4 wątki, które są po prostu... Tak lecą równo i na tą sprawę według nich po prostu można lecieć i omówić sobie nawet patriotyzm. To już macie wersję współczesną, działającą na tekście, który powstał no, jakiś czas temu, powiedzmy. Iron Man. Jeśli chodzi o patriotyzm? W ogóle Avengersi. Przy czym tu trzeba już wejść na trochę poziom wyżej, nie? Bo to nie jest wprost walka o ojczyznę, tylko o świat. O świat, dobra, faktycznie tak. Co do Iron Mana, miałbym pewien problem, ale bardziej pasowałby tutaj mi na przykład Kapitan Ameryka, nie? Który, no trochę, no, no tak. Halo, ja to jest gość, który się przebiera w flagę. No. I on walczy o kraj. I po to powstał jako eksperyment, po to, żeby pomóc w wojnie swojemu kraju. I to jest wątek po prostu wprost żywcem z tego wzięty. I nie oszukujmy się, komiksy z lat 40., które wprowadziły Kapitana Amerykę do kultury w ogóle, to była propagandówka czysta. Na początku ta postać po prostu propagandowa, która ma być ubrana we flagę, pokazać, jak to Ameryka jest niepokonana. Więc to jest rzecz W. Mam film, który ja bardzo lubię i to jest Braveheart. Tak, jak najbardziej. Całe mnóstwo różnych motywów. I mało tego, poświęcenie do tego jeszcze dochodzi, to za ojczyznę. Poświęcenie. Zastanawiałam się nad Gladiatorem. Tutaj ten wątek patriotyzmu trzeba sobie bardzo mocno przepracować. On jest taki odległy trochę, ale bardziej by pasował do tego tematu maturalnego, który był teraz, do tęsknoty. No. Bo macie te wszystkie czesanie zboża, które to są te takie sentymentalne powroty, że on tęskni za swoją rodziną. To jest ewidentnie pod temat tegorocznej matury praktycznie, z polskiego, nie? Wieś. Znaczy raczej przedstawienie wsi, tak? Przedstawienie wsi, tak, bo to jest coś, co się pojawia. Ale wieś rozumiana też jako natura, jak... Bardzo często jest tak, że dostajemy na przykład obraz drzewa, albo dostajemy fragment Pana Tadeusza, albo fragment wiersza i jak poeci przedstawiają naturę. Albo to byłby obraz Chełmońskiego, coś w ten deseń, no, nie? No, coś w ten deseń, nie? Bardzo często to jest w jakiś taki sposób przetransformowany motyw, który się... Wydaje mi się, że do pewnego momentu też... Jest tak, że natura się utożsamia z wsią. Tak, ale to od razu pewnie ja obstawiałbym, że do tego, jeśli byłby tekst pod rozprawkę, tekst jakiegoś, z jakiejś lektury, no to byliby co? To mogliby być chłopi,
To mógłby być Pan Tadeusz, jakby się uczył, jakby to była arkadyjska wieś, jakieś takie przedstawienie tego, że tam wszystko się dzieje i tak dalej. Co to jeszcze mogłoby być? Wesele. I tu Ale pewnie o bardziej filmach, chłopstwo by o szło. filmach. Wiem, ale myślę jeszcze o tych takich podstawowych jednak lekturach, które by do tego były, nie? Żeby się nie wystraszyć, żeby zestawić właśnie Konrada z tym Kapitanem Ameryką, nie? Żeby na tej zasadzie, żeby się No, nie no, no, obawiać, no, nie? no. Ale filmy o wsi. Dziwe miejsce. Cicha noc. Przedmieścia. No, cicha noc. O, o. Cicha noc bardziej. Cicha noc, Jak już jesteśmy twarz. na współczesnych tych, nie? O, Twarz. i twarz. Przy czym, no... No tak, to jest bardzo wyrazisty wątek tej wsi, nie? No Wesele Dom Smarzowskiego na zły pewno. Smarzowskiego. Dużo filmu Smarzowskiego pasuje pod tą wieś Tak. jednak, nie? I to są... Akurat my wymieniamy to takie przykłady, które niespecjalnie dobrze pokazują wieś, nie? Bo to jednak mimo wszystko są... Tak, ale widzisz, i to jest temat, który warto przepracować, głośno zastanawiając się choćby na ustnej maturze. Dlaczego jest tak, że teraz wieś jest synonimem czegoś, czego się wstydzimy, przy czym w a filmie. film, no w tej Bo chwili, jednak lektury w idą... tej, ale ja chcę do tego dojść, że dlaczego jest tak, że teraz wieś jest takim miejscem, którego się wstydzimy, jest utożsamia nas ze ściankiem, a w literaturze, lekturach jest tak, że wsi spokojna, wsi wesoła i nic tylko odpoczywać, leżeć pod gruszą a w mieście jest słabo, nie? I pisać fraszki o lipie. No. Przy czym to jest od razu z postawieniem tezy, nie? Że wieś jest... No bo takie nam filmy przyszły na myśl pierwsze, że przedstawiają obraz polskiej wsi, który nie jest specjalnie pozytywny. A mi akurat się te książki Ale z przypominają, drugiej które strony dzisiaj mamy też... gloryfikują Nie wieś, nie? spodziewam się, żeby tabuny młodzieży szły na film Wieża Jasny Dzień, ale tutaj mamy wieś utożsamianą z naturą, która jest takim powrotem trochę do łona matki, do tego co pierwotne, do tego co dobre. Mamy też film Pokot choćby, który pokazuje zróżnicowanie wsi, bo Dodajmy, mamy... Pokot jest na podstawie powieści, nie? Tak, Ważne zaznaczenie. i wydaje mi się, że to jest na chwilę obecną dosyć ważne i film, i książka, jeśli chodzi o to, co się dzieje w kulturze i jeśli chodzi o takie tematy podejmowane społecznie, które Tak, jak najbardziej. kształtują myśli współczesnego człowieka. I w Pokocie to jest tak, że mamy naturę, która sama w sobie jest dobra, ale różnie ludzie się wobec niej stawiają. Tak jest. I to jest coś ciekawego. Film wydaje mi się, że dosyć popularny w momencie, w którym był grany. Trochę I ludzi go mimo wszystko widziało. Nawet mój brat zobaczył to. To się też do oglądania bez bólu. No, to akurat jest dość subiektywne, bo nam się podobało, ale no, dużo, nam się pod... było dużo takich... było dużo głosów takich, że to jest film pod tezę. Z drugiej strony właśnie filmy pod tezę, jeśli rozpoznacie tezę, to jest świetny motyw na maturę, bo od razu będziecie widzieli, bo macie o co tezę chodzi. już, No. Bo macie już tezę, bo wy nie musicie w zasadzie nic zrobić, tylko powiedzieć, że tu, pach, 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 wszystko tutaj jest, tylko mówicie, że tu było tak, tu było tak, tu było tak, możecie na sam koniec wyciągnąć wniosek. No. A jak mówisz o wsi, to pewnie następnie masz miasto. Tak jest. Oczywiście. Jest jedna rzecz, o której chcę wspomnieć zaraz, jeśli chodzi o wątek miasta. No. Film, którego 3/4 ludzi pewnie nie widziało, wszyscy wiedzą, że istniał i że był Metropolis? Ważny. Metropolis, tak. Ja też nie widziałem tego filmu, żałuję, ale nie bardzo miałem okazję jakkolwiek, nie wiem, nie widziałem nigdzie kopii nawet DVD tego filmu, w telewizji nie widziałem. Metropolis jest o mieście, które wygląda futurystycznie i wszelkie obrazki, które możecie z tym kojarzyć, to jest naprawdę prawie że cyberpunkowy film, który do dzisiaj imponuje tym, jak stworzono scenografię. Okej, okay, spoko, ale tam jest taka dystopijna po prostu mieś. Mieś. No. Mieś. Mieś, miasto. Ej, ale wieś, myślę sobie o wsi i jeszcze tak mi przychodzi do głowy 3 billboardy. Mamy małą Małe społeczność. Małe miasteczko, no to ja bym rzucił Twin Peaks, nie? No. Osada. Warto w ogóle zobaczyć film Osada, wydaje mi się, bo tam też mamy sporo motywów. Kiedy myślę wieś i miasto, to też jest coś, co się pojawia jako kontrast w tak, tekstach maturalnych. Jak zostaje przedstawiona wieś, jak zostaje przedstawione miasto, albo jak zostaje przedstawione to i to wobec siebie. I do tego mamy mnóstwo tekstów. Bo tutaj też bardzo często chodzi o to, w jaki sposób są przedstawione relacje ludzkie w jednym i w drugim miejscu. To jest taki film, który wyreżyserował Ryan Johnson, czyli ten gość, który teraz Gwiezdne Wojny zrobił. I nazywa się Looper, Pętla Czasu.
I to jest film, który ja zawsze miałem wrażenie, że jest coś nie tak z nim poprzestawiane. Dlaczego? Bo tam pierwsza połowa filmu dzieje się w mieście, kiedy widzimy zaawansowaną technologię, dziwny świat, jakieś w ogóle cofanie się w czasie, tego typu rzeczy. Po czym druga część tego filmu rozgrywa się na wsi, kiedy już bohaterowie są zupełnie innymi postaciami, gdzie akcja dzieje się w innym tempie zupełnie i gdzie są szczęśliwsi. Na dobrą sprawę to jest bardzo wyrazisty wątek, który ja sobie uświadomiłem dopiero jakiś czas temu. Mówię, a ten Looper to był taki bardzo dziwny film pod tym względem, że zazwyczaj widzimy odwrotnie, że widzimy małe miasteczko, z którego jakiś bohater idzie do miasta i zaczyna sobie dopiero radzić. Albo, nie wiem, z jakiejś innej kultury przybywa do wielkiego miasta, które jest super ucywilizowane i nagle nie może się odnaleźć. No Fish Out of Water, typowo humor, nawet w Torze to było, że przybywa z innej planety i zamiast odstawić kubek po wypiciu napoju, to rozbija go o ścianę, bo w jego kulturze tak się robiło. I to już nawet jest ten wątek taki obcego, który przybywa do innej kultury, nie? Też z miastem bardzo mocno związany. Atomic Blonde. Miasto. No. A ja pomyślałem... Why not? Że tak powiem. Matrix. Tu bym się trochę bardziej kłócił. Bo w Matrixie nie ma w ogóle wsi. To jest tak... Ale mówimy teraz typowo o mieście. I wydaje mi się, że to miasto jest trochę takie... Jest tak ta przestrzeń, która jest pokazana w Matrixie, że to jest taka wizja futurystów do potęgi trochę. No tak. Że to jest... Bo z jednej strony Matrix jest trochę nie miejscem. No, to trochę na tym to polega, nie? I to się rozrasta na taką nieznośną alegorię trochę. Ale tak, i wydaje mi się, że nad tym... My nie musimy... Właśnie... Co chcę jeszcze powiedzieć? My, będąc na egzaminie maturalnym, możemy się głośno zastanawiać nad pewnym problemem. My nie musimy wchodzić na salę z gotową odpowiedzią, jeśli zadane przez nas pytania będą ciekawsze niż durna odpowiedź, która pokaże, że nie przepracowaliśmy tematu. Tak, no przy czym oczywiście najpierw się trzymamy tych pewników, nie? Więc to jakoś mam przemyślane, ale... No, początek Matrixa jest taki bardzo pod tym względem symptomatyczny, nie? Że macie postać, która jest pierwszym z brzegu jakimś tam szarym urzędnikiem, a okazuje się kimś więcej, nie? I to jest bardzo pokazana taka ta korporacyjność po prostu w tym filmie, nie? A następny motyw, jakbyś już dała? Historia, w ogóle wizja historii. Przedstawianie historii. Ojej, to jest bardzo szerokie. Też może być łączone z patriotyzmem. Często tak jest. Tak, bo często szczególnie tak jest, w polskich lekturach, że historia to patriotyzm, przedstawianie konkretnych wydarzeń historycznych. I tutaj mam na myśli przede wszystkim II wojnę światową, rozbiory. Powstania. No w lekturach macie całą masę powstań. Nie? Listopadowe, styczniowe są to takie absolutne podstawy, ale jest powstanie, które zostało nie tak niedawno przeniesione na ekran, a właściwie początek tego powstania. I film się nazywał Hiszpanka. Nie wiem, czy pamiętasz ten film. Nie widziałeś go. Nie widziałam go. Ja też nie, ale obserwując, co się wokół niego dzieje, to byłem dosyć zdziwiony. Znaczy, to był film, który pokazywał, jak Paderewski przybywa do Poznania. I ma się rozpocząć powstanie wielkopolskie. Fajnie. Tylko, że ten film był przedstawiony nie jako historia, że och, oto poważny człowiek, kompozytor przybywa i tak dalej, tylko to był film oparty na tym, że są dwie siły, które dążą do tego, że jedna ma Paderewskiego, że tak powiem, okiełznać na ciemną stronę mocy, a druga na inną stronę mocy. I to jest interpretacja historyczna, która jest absolutnie surrealistyczna i dziwaczna, a jednocześnie odnosi się do tematu. Więc jeśli byłoby powstanie wielkopolskie, które w tekstach kultury jest średnio obecne, nie oszukujmy się. To nie jest powstanie, które jest jakoś super wybitne. Pewnie gdyby był powstanie, nie wiem, na przykład warszawskie albo listopadowe, to są te, które w kulturze macie od razu rozpisane, nie? Pamiętnik z powstania warszawskiego, no to już naprawdę większość ludzi kojarzy mniej więcej, czym jest. Powstanie styczniowe macie na przykład nad Niemnem, przecież jest tak super bardzo istotne, nie? Tego typu rzeczy jest takie sporo, ale filmy tą historię często faktycznie próbują opowiedzieć z jakiejś perspektywy, nie wiem, na przykład człowieka, który musi przeżyć. I dostajemy filmy wojenne, które historia dzieje się w tle, ale jest najważniejszy w tym ten pierwiastek ludzki. To, co było ważne potem w okresie powojennym w literaturze, gdzie pisano książki po prostu pacyfistyczne, które miały pokazać, że człowiek podczas wojny zawsze cierpi. I to jest ta historia, która bardzo dotyka jednostkę, która bardzo łatwo przegadnie się na ekran i do tego tych filmów wojennych jest cała masa, nie? Teraz przepraszam, że tak z czapy, ale przy mieście,
przyszły mi jeszcze do głowy w zasadzie prawie wszystkie filmy Woody Allena. No, Manhattan, nie? Przy czym mówię ogólnie nie, że tytuł Manhattan, bo to oczywiście też jest film, który no wiem, pasuje. No ale Woody Allen jest zamknięty trochę na Manhattan. No to jest reżyser Manhattanu, no. Potem no. Wychodzą jakieś karuzele życia i tak dalej, które nie są dalej filmami. No, tak. Dobra, ale o historii to, no poza tym wszelkie filmy biograficzne to chyba nie wszelkie są filmy historyczne, biograficzne, kostiumowe. Ale też czasami pojawia się pytanie o to, jak artyści sytuują się wobec historii. Mhm. No i tutaj już trzeba widzieć, czy to jest faktycznie przywoływanie historii tylko po to, żeby udowodnić, że no przykład z pierwszych z brzegu, historia pokazuje, że wojna jest zła. Czy historia jest gloryfikowana, bo wygraliśmy powstanie, bo jesteśmy wspaniali, młodzi, waleczni i mamy miasto 44, nie? Mm-hmm. Pokazanie tego rozumienia historii jest zauważone w tym, jak ten film pokazuje daną historię, nie? Żeby zobaczyć, czy to jest gloryfikacja, czy to jest wręcz przeciwnie, to jest dokument, czy to jest oskarżanie, że powstanie było niepotrzebne, nie? To jest rzecz, którą no, i w książkach, i w filmach bardzo łatwo zauważyć, nie? Mm-hmm. Trudno znaleźć film wojenny, który nie pokazywałby jakiejś tezy. Tak jak na przykład, nie wiem, ostatnio Przemęcz Ocalonych. No, to był film bardzo pod tezę zbudowany, a jednocześnie angażujący, więc jak najbardziej skuteczny. Jeśli myślę o historii, to filmem po prostu petardą, mistrzostwem jest Forrest Gump. W ogóle Forrest Gump to jest taki... To jest film, który powstał po to, żebyście wszystkie możliwe motywy mogli użyć. Tak, to co on robi z amerykańską popkulturą, to co... Przy czym właśnie, to jest istotne, że to jest film bardzo amerykański, nie? Że tak. W Polsce on nie działa aż tak bardzo. No tak, ale to jest film na tyle uniwersalny i odwołujący się do takich rzeczy, które nie są hermetyczne. Mhm. Że to jest coś, co... sprawia, że oglądasz ten film z przyjemnością, będąc nawet niekoniecznie świadom pewnych rzeczy. No i wydaje mi się, że właśnie Forrest Gump, to gdybyśmy mieli takiego polskiego Forresta Gumpa, nie wiem, to musiałby być jakiś Nikodem Dyzma, postać tego typu, to wtedy faktycznie to by jakoś bardziej funkcjonowało może, nie? Bo Forrest Gump to jest film, który ludzie zazwyczaj lubią, który jakoś tam się zna. Nawet jakieś cytaty z niego tam pływają po internecie, nie? I on przerabia taką masę motywów. Już nawet nie mówię hipisi, wojna w Wietnamie. No nie, no tego jest po prostu za dużo. Nieszczęśliwa miłość, szczęśliwa miłość. I te wszystkie sporty narodowe i tak dalej. Tak, ale nawet to jest film, który można przywołać, jeśli chodzi o determinizm. To, że... Albo Everymana. No, no ale właśnie to, że niektóre sytuacje, które są gloryfikowane, być może jest tak, że po prostu, przepraszam za określenie, ale kiedyś pierdnął motyl i John Lennon napisał Imagine. No. No. Next motyw, bo... Next motyw, natura, ale to już... No pod wieś podchodzi, nie? Wsi. Miłość, panie, miłość. O Jezu, to jest coś, co się tak często... Jak... Dobra, ale jak autorzy przedstawiają nieszczęśliwą miłość? Jak miłość zostaje przedstawiona w takiej epoce? Jak miłość... To jest... Tego jest mnóstwo. Przy czym ta epoka nam zawęża zawsze, nie? Jeśli to epoka jest nam zawęża. Nie wiem, renesansu czy romantyzmu, no to wiadomo, że to będą... Możecie się odwołać do filmu, który, nie wiem, jest Lawą na przykład i mówi o dziadach i tam jest motyw nieszczęśliwej miłości. Czy tam... No jest nieszczęśliwa miłość. I też jeszcze zależy od do czego jest ta miłość, bo to w ogóle jest temat absolutnie uniwersalny i tu bym bardziej nawet piosenkami pewnie leciał niż filmami. Pewnie tak. Bo jest bardzo duże zagrożenie przy temacie miłości, że ktoś zacznie mówić o komediach romantycznych. Bo jeśli użyje gatunku komedia romantyczna jako mówienie o miłości i powie, jaki schemat zazwyczaj on przebiega, to dla mnie w porządku. Ale jeśli będzie się mówiło o filmach, które, nie wiem, bierzecie pierwsze z brzegu jakieś pamiętniki i tak dalej, to nie jest komedia romantyczna, nie oszukujmy się. No pamiętnik w ogóle moim zdaniem jest świetnym filmem. On jest i do tęsknoty tej no aktualnej, właśnie. I do miłości, jak i najbardziej. I do pamięci, i dlatego, matki pamięci. No. Dlatego ten przykład podaję jako ten pozytywny, ale jak ktoś zacznie mówić o jakiejś pokaż kotku, co masz w środku, no to trochę będzie niepoważny, nie? Raczej, żeby pokazać w tym momencie schemat i wybierać te filmy, które raczej jakąś wartość sobą reprezentują, a nie są tylko oglądane po to, żeby się, nie wiem, upić, bo robicie sobie drink game w momencie, kiedy widzicie jakąś głupotę, to musicie wypić. No to byłoby proste, nie? Żeby się odwołać do tych filmów, które raczej niosą jakąś wartość i, nie wiem, nie tyle są nawet kultowe,
co raczej obrósł wokół nich jakiś taki tak, ale dyskurs. Żebyśmy byli dobrze zrozumieni, bo najpierw mówiliśmy o tym, że jakby nie ma problemu z tym, że odwołujesz się na maturze do kultury popularnej, a teraz mówimy, że jeśli będziemy się odwoływać do pokaż kotku, co masz w środku, będziemy niepoważni. Chodzi bardziej o to, żeby nawet jeśli się odwołujesz do takiego filmu, jak to Tomasz powiedział, to żeby to nie było tak, że to jest wasz główny argument. Bardziej chodzi o to, żeby pokazać, jakie chwyty zostały zastosowane w takim, a nie innym filmie, niż przywoływać mnóstwo argumentów, które są na to samo kopyto, bo jeśli będziecie odwoływać się do filmów, które są w gruncie rzeczy bardzo podobne, to też nie pokażecie w żaden sposób zróżnicowania problemu. I to też nie będzie dobre. Nawet jeśli to będą filmy z najwyższej półki. Poza tym zawsze warto odwoływać się do rzeczy, które dobrze realizują pewien schemat, nie? Więc dlatego jasne, że można się odwołać do jakiegoś Spidermana jako bohatera i tak dalej, ale jeśli chodzi o po prostu samą jakość filmu, to jest jednak inna rzecz, nie? To jak realizuje motywy, to może być blockbuster, ale to może być niszowy film o obieraniu ziemniaków na Sycylii, nie? Tylko, że chodzi raczej o to, żeby dobrze realizować pewien motyw. I to dlatego też wybierane są te, a nie inne lektury, bo one dane wątki przerabiają bardzo konkretnie, nie? No już rzuciliśmy tu miłość. Może kilka takich naszych perełek, co? A masz jakieś perełki? No ja mam Pamiętnik, mam Jaśniejsza od gwiazd, które jest jednocześnie też filmem biograficznym. No ja bym rzucił na przykład Zakochanego bez pamięci, a właściwie Eternal Spotless on the Sunshine. Albo... On the Spotless Mind, przepraszam. No, albo Kochanków z Księżyca. Kochanków z Księżyca, no tak. To są nasze takie must watch. No i Forrest Gump. W ogóle wydaje mi się, że Forresta Gumpa to możemy przywoływać przy każdym, no prawie przy każdym. Ja bym dorzucił Niemiłość z Wiegincewa, który w tym roku był nominowany do Oscara, aczkolwiek to jest film bardzo taki męczący pod tym względem, ale on o miłości mówi... We współczesnych czasach mówię bardzo dużo, też mam wrażenie, że całkiem nieźle by pasował. Ale czy jeszcze jakieś takie perełki typowo miłości? Może teraz zejdźmy trochę z miłości damsko-męskiej, w sensie miłości takiej romantycznej, mówiąc cudzysłowem. A pomyślmy sobie o na przykład relacji zwierzę-człowiek i Wyspie Psów. Wyspa Psów, Marley i ja, na przykład Mój Przyjaciel Hachiko, to są takie filmy, które... Kot Bob i ja. No, to są takie filmy dosyć, no nie oszukujmy się, bardzo przyjazne widzowi. I bardzo łatwo też widzieć No i ja na przykład, i Kot Bob i ja to jest świetny przykład na to, że film nie musi być wybitny, żeby przywołać go na egzaminie maturalnym. Kot Bob i ja nie jest dobrym filmem. To jest film, który jest raczej na 5 na 10. Ale... w taki sposób pokazuje relację człowieka z kotem, że wydaje mi się, że trudno o lepszy przykład na przywołanie czegoś na maturze, bo tu mamy relację taką, że kot w zasadzie ratuje człowiekowi życie. No. I na etapie maturalnym to jest coś, wydaje mi się, że dobrego, bo tutaj odwołujesz się też do różnych wartości, takich właśnie jak życie bądź jego brak. A jak mówisz o tych zwierzętach, to ja bym mówił nawet szerzej, o potworach. I wtedy mamy na przykład King Konga, który próbuje stworzyć relację z tą kobietą, którą tam sobie wybiera zawsze, nie? Albo Tarzana. O halo. Albo jakąś inną księgę dżungli. Zawsze jest jakieś takie, dość dużo takich przypadków, gdzie faktycznie jakąś tam relację człowiek-natura, czy człowiek-zwierzę, czy człowiek no, groźne zwierzę, potwór powiedzmy, to są wątki, które są bardzo atrakcyjne. No, kształt wody, do który wydaje mi się, że dla nastolatków będzie filmem, nas by nudził, bo my to już znamy, ale dla nastolatków wydaje mi się, że to jest film, który będzie po prostu jak masełko. Znaczy no, wejdzie dosyć łatwo, ale to bardziej... może nie, dobra. Myślę, że teraz ten film z The Rockiem będzie sensowny. Rampage. No, pewnie. Tak, to też o nim myślałam. Człowiek i moje zwierzę. Nie mogłam sobie przypomnieć tytuł. Duży człowiek i jeszcze większe zwierzątko. No tak, albo Planeta Małp. Pierwsza część przede wszystkim, która bardzo działa na tym, że rodzą się pewne więzi pomiędzy człowiekiem a małpą i to jest bardzo
bardzo rozbudowana więź, tam przede wszystkim pierwsze dwa filmy na tym polegają. No a trzeci to już jest w ogóle dramat szekspirowski praktycznie, więc na tym przykładzie też jak najbardziej można to wszystko pokazywać. Natura też lubi coś takiego jak odwoływanie się do moralności, do problematyki dobra i zła, do zniuansowania dobra i zła. No i Kapitan Ameryka, no. No, ale no, i tutaj wydaje mi się, że no, po prostu cała masa filmów, kwestia dobra i zła. To ja bym chciał powiedzieć o Siedem Finchera. Ja chciałem powiedzieć o filmie, który chciałem potem polecać jako tak do obejrzenia do matury, tylko że on jest męczący, ja z tego zdaję sprawę. Bo niedawno sobie nadrobiłem Pianistę. I tu po pierwsze, no nie to, że mamy jeszcze wątki oczywiście żydowskie i tak dalej. Co się wstyknęłaś w głowę i tak? Życie jest piękne. Można mówić różnie o tym filmie, czy tak można pokazywać historię, czy nie. Ale też do kwestii pokazywania historii to jest, wydaje mi się, że film, który trzeba obejrzeć. Nawet nie trzeba obejrzeć w całości, bo można go nie łyknąć. Bo trzeba w to chodzi wejść. Chodzi o chwyt, nie? Ja nie lubię tego filmu na przykład właśnie. No i wiesz co, kiedy ja go oglądałam w liceum, to był jeden z lepszych filmów, które nam puszczono. I o ile na początku mnie męczył, tak potem to łyknęłam. I bardzo mi się ten film podobał. Dla mnie ma wszystko, żeby mi się podobał, a te wszystkie poszczególne elementy humoru, groteski i przedstawienia historii jakoś mi się kompletnie no tak, nie łączą, ale nie? Wydaje mi się, że to jest film, który wydaje, tak sądzę, że bo łatwo byłoby sprawić, że wypowiedź o historii i pokazywaniu historii byłaby bardzo na jedno kopyto. Mhm. A to jest film, który nawet jeśli nam się nie podoba, to trochę niuansuje to, jak jest przedstawiana historia, jak odświeża to przede wszystkim. No, może to się wydać dziwne, ale dla mnie właśnie takim filmem był Pianista, którego sobie obejrzałem, bo to jest film, który większość ludzi jakoś tam kojarzy. Kojarzy się ten słoik ogórków, właściwie puszkę ogórków. Kojarzy się jakoś tam tego zmęczonego Adriana Brody, który nabywa brody i gra na pianinie, właściwie fortepianie. I ten motyw tego, że jednemu z Niemców się spodobała ta gra Żyda tak bardzo, że pozwolił mu żyć. Pojawiają się prawdopodobnie gdzieś tam w głowie te wątki, że och, zabrano mu rodzinę, a jego oszczędzono. Pojawiają się wątki tego, że on musi sam przeżyć, bo jest Żydem. Ale przede wszystkim pojawiają się na przykład te wątki, które dla mnie były przedstawione zaskakująco dosłownie. I nie męczyło mnie to o dziwo. To znaczy wszelkie te wątki prześladowania Żydów. Tego, że Żydzi nie mogą chodzić chodnikiem, na przykład tylko muszą iść rynsztokiem. Tego, że muszą mieć tą gwiazdę i nagle pada takie absurdalne pytanie, a jednocześnie nigdy o nim wcześniej nie pomyślałem. A skąd my weźmiemy takie akurat opaski? Dlaczego to jest tak i tak? I na dobrą sprawę to jest rzecz, którą się łyka dosyć szybko. Znaczy to jest film, który jest męczący. Który jest złożony z takich pojedynczych scenek i on no linearnie nie opowiada jakiejś takiej super wydumanej historii i tak dalej, ale też jest biograficzny, weźmy pod uwagę. I dla mnie lepiej opowiada tą historię zdecydowanie, no a właściwie nie tyle dokładnie historię Włodka Szpilmana, co radzenie sobie z życiem komiks Maus, zresztą Arta Szpilmana, syna tego oto Władysława. Ale to jest film, który jak obejrzycie, to teraz będziecie wiedzieli motyw miasta zniszczonej Warszawy, tam jest przedstawiony świetnie. Motyw wszelkich obozów zagłady przedstawiony naprawdę jest tak, że nie jest to wrzucone wprost, że to jest o Boże, to było złe, to było złe, to było złe, tylko pokazuje faktycznie ludzi, którzy stoją z daną ideologią i zdarzają się tam dobrzy Niemcy i zdarzają się tam źli Żydzi. Mhm. I to jest w tym filmie, mam wrażenie, bardzo ciekawe i jak dla mnie zaskakujące, bo nie spodziewałem się, że ten film będzie tak bardzo rozmydlony pod względem właśnie moralności. Już tam, co zrobiłby człowiek, który musi przeżyć, nie? Na co jest w stanie się zdobyć. To jest rzecz, która jest bardzo naturalna i wydaje mi się, że do Pianisty łatwo, bardzo łatwo byłoby się odwołać, szczególnie oczywiście w tematach wojennych, czy miasta, czy Żydów, ale to jest film, do którego łatwo się odwołać, nawet nie będą w stanie obejrzeć go całego, bo on może być męczący, bo on jest dobijający. Ale mimo wszystko pokazuje, czy nawet motyw sztuki, który pewnie gdzieś tam sobie wynotowałaś, czy nie wiem, artystów. On też jest tam tak przetworzony, że bez problemu można się tam odwoływać. Się rozgadałem o Pianiście. No. Ale powiedzieć o motywie artysty. Ja sobie nie wynotowałam, ale faktycznie się pojawia czasami. Bardzo często. I też moglibyśmy sobie powiedzieć o całkowite zaćmienie. Amadeusz. Agnieszki Holland. Film, którego ja nie lubię. Który mnie drażni,
ale wydaje mi się, że jeśli jesteś przekonany, że pisarze to nudziarze i że w ogóle to wszystko jest, że oni się nie potrafili bawić, że ty wiesz, to jest piątek, piąteczek, piątunio, a oni myśleli tylko o tym, żeby ci utrudnić życie 100 lat później niż żyli, to obejrzyj sobie ten film. A to chętnie zobaczę, bo nie widziałem. To jest o Rambocie. No dobrze, okej, okay, ja nie widziałem żadnego filmu o Arturze Rambo, więc trochę mnie to naskoczyło. Ale o artystach, no kurczę, to mój brat się przewróci, jakby co, to nieważne. Dla mnie nawet film Whiplash, o którym też potem chciałem trochę więcej mówić, ale chyba sobie to daruję w tym momencie. La La Land. Właśnie, La La Land i Whiplash to są po pierwsze filmy tego samego reżysera i trochę pod tym względem podobne, ale w Whiplash mamy motyw tego, że chłopak chce być artystą i chce być za wszelką cenę tym artystą, ale napotyka na mentora i z nim ma tarcie, że tak powiem, bo motyw uczeń-mistrz odnosi się nie tylko do tego, że jeden rycerz Jedi próbuje nauczyć swojego padawana, jak się posługiwać mieczem świetlnym i mocą i midichlorianami. Midichlorian zostały wykasowane, więc możemy na szczęście je pominąć. Ale też do tego, że och, jest Władysław Strzemiński, który tak fantastycznie maluje i przychodzi do niego cała ekipa ludzi, studentów, którzy są zachwyceni tym, jak on fantastycznie maluje, jakim jest człowiekiem, jakie ma poglądy. Tylko szkoda, że tak kiepski film to był, nie? Tego no. Widoki. No ale, no. Nie wiem, Ostatnia rodzina może nie jest wprost o artyście aż tak bardzo. Ale mam tu też wymieniony motyw rodziny. Mamy artystę i rodzinę w jednym, co w jeszcze ogóle po prostu komisja... Cierpienie. No, cierpienie. Co jeszcze? Przedstawienie wzorce, miasta. Wzorce męskie i kobiece. Ojej. No. Dzieciństwo. To była minuta ciszy nad tym filmem. Ale kochamy nie, ten film. Ale to był, no... Tak, ja go nawet próbowałem oglądać z jedną klasą, wiesz? Tylko, że to też była zawodówka nie. I chyba... Chociaż bardzo łatwo wychwytywali, o dziwo, to mnie zaskoczyło, bardzo łatwo wychwytywali najważniejsze wątki. Na przykład szaleństwo. Oni to wyłapali. No to, że ta rodzina jest jakaś taka trochę pokrzywiona i poharatana i mówi, że patologiczna, to jest łatwe do wychwycenia. Oni mówili, halo. Dobra. Dobrze, no zostawmy, no jakoś tam zetknęli się z tym filmem, tak? Dobra. No, jak najbardziej się do tego nadaje. I mówię, motyw artysty bardzo często jest przedstawiany. No też filmy Woody'ego Allena do tego podchodzą. O reżyserze, który ma najczęściej jakiś kryzys. Mhm. O pisarzu film, nie wiem, autor widmo na przykład. No, że też... Spacer po linie to zdaje się o Johnny Cashu. Nie widziałem, więc nie wypowiem się. Ja się mogę mylić, mogę się mylić. No, ale Jaśniejsza od gwiazd to jest w ogóle film, który bardzo polecam. Oczywiście, jeśli nie lubicie romantyzmu, to znajdziecie mnie i mnie zabijecie za to, że wam poleciłam ten film, ale warto obejrzeć, zawsze warto obejrzeć to, ten film. To z takich tych, to ja polecam adaptację Charlie'ego Kaufmana, znaczy Spike ją zrealizował, ale scenariusz jest Charlie'ego Kaufmana i on opowiada o artyście, który całkowicie wyczerpał moc i nie ma pojęcia, jak pisać scenariusz. Już nie ma po prostu na to siły, energii i wyczerpał się psychicznie. I to prowadzi do takich rzeczy, że naprawdę film, który z początku bywa może nieco nudny, tak potem się jak rozkręca, to robi naprawdę gigantyczne wrażenie. Także adaptacja Jaśniejsza od gwiazd o artystach. O artystach. Yo. Yo. Wpływ sztuki na życie ludzkie. O matko boska. Marzyciela. Widać narzędy płciowe. Żartuję. Wszystkich zachęciłaś do oglądania tego filmu. Widać w tym filmie, jak ludzie uprawiają ze sobą seks. Polecam wam. Mm. Obejrzyjcie. Wpływ sztuki, tak? A czemu mi chodzi po głowie filmu Diego Rena o północy w Paryżu? Gdzie tam... No tak, bo to, no bo to całkiem nieźle pasuje, bo cofamy się w czasie do czasów, w których najwięksi twórcy dla danego człowieka tworzyli. Spotykamy Salvadora Dalego. Wydnij tych marzycieli, ja teraz powiem jeszcze raz, dobra? Marzyciele, film o młodych Francuzach, którzy żyją... Tak to zostawię. Którzy żyją w zdrowej relacji ze sobą. Niczego tam nie wytnę. Żyją w zdrowej relacji ze sobą. I oglądają filmy, które później przekładają, realizują sceny ze swoich ulubionych filmów i realizują je w życiu. Mhm. I to jest niesamowite, bo oni są kompletnie zajarani filmem, żyją w trudnych czasach we Francji, są rewolucjonistami z klasy wyższej,
więc żyją sobie trochę w takiej banieczce mydlanej, bo tak naprawdę wszystko w domu mają i dopiero problem się pojawia, kiedy kończy się kasa na życie od rodziców, którzy wyjechali. Ale niesamowity jest ten film, naprawdę, serio. Obejrzyjcie sobie, może chcieli. To ja też sobie zobaczę kiedyś. Już to kiedyś mówiłem, więc kiedyś sobie go... Ja naprawdę bardzo lubię ten film. Przypomniał mi się ten czeski Faust, którego oglądaliśmy, bo on też jest o artyście, ale... Bo jest taki film... On się nazywa Faust po prostu? Tak. Faust. Czeski Faust. Znajdźcie sobie go na Filmwebie. To jest film, do którego nawet polskich napisów nie było. Więc oglądaliśmy go po czesku i on jest bardzo o artyście. Zresztą w ogóle na przykład wpływ sztuki na życie to jest dla mnie film Być jak John Malkovich. No. Który jest to absolutnie o lalkarzu, który chce przejąć władzę, żeby mieć jakieś znaczenie, bo lalkarz to taki smutny zawód i tak dalej. Sztuka wpływa na życie, no halo, Birdman. Mhm. Człowiek, który jest wypalony i próbuje znaleźć w jakiś sposób na to, żeby wrócić do łask i jego sztuka całkowicie... Wszystkie pieniądze świata. No jeśli to... z jakiegoś powodu wytrzymaliście na tym filmie i go widzieliście, to też. Zamknęłaś mi usta teraz. To ja powiem, że ad notam, że w sumie to horrory się świetnie sprawdzają do mówienia o moralności. Co jesteśmy w stanie zrobić, kogo jesteśmy w stanie na przykład poświęcić ze swoich znajomych i tak dalej, więc to horrory tak. A jeszcze jakiś wątek dorzucisz do tego do nas? Do tych artystów? Nie, no artystów to... Aha, wątek dorzucę. Tak, jasna sprawa. Bo jest coś takiego, że nawet na Facebooku, na wszystkich grupach filmowych, w których jestem, co chwilę ktoś rzuca jakiś post w stylu: ej, polećcie mi film, który mówi o nieszczęśliwej miłości, nie? I tam leci tam, nie wiem, 500 komentarzy na temat tego, jaki film obejrzeć. Rzućcie mi film, jak tak. Tego typu rzeczy jest cała masa, więc to nie jest tak, że my sobie tutaj siedzimy i wydumamy motywy, które są obecne w kulturze. Tylko faktycznie to tak działa i na maturze to się sprawdza. No. Dzieciństwo. O matko. Obejrzyjcie sobie to. W sensie film to. It. It. Podwórko. Goonies. Toy Story. Och. Toy Story, no. Tak. W głowie się nie mieści. Król Lew. O, Król Lew. Chcę powiedzieć o tym, że dzieciństwo jest przedstawiane bardzo często jako taki okres, w którym... To są takie słowa klucze. Wyobraźnia jest bardzo wyostrzona. Rzeczywistość jest odbierana wiele razy bardziej. W głowie się nie mieści tak a niż, propos. Niż z punktu widzenia osoby dorosłej. Wszystko się wydaje większe, kiedy jest się dzieckiem. Wszystko się wydaje baśniowe. Wszystko się wydaje... Jest taki, kurde, nie pamiętam, czyj to jest wiersz. Ja go przerabiałam z jednym maturzystą. Chyba Różewicza, ale może nie Różewicza. Właśnie o dzieciństwie, o tym, że on opisuje rzeczy znalezione na strychu i pisze o kluczach, które otwierały bramy do zamków itd., itd. No, dzieciństwo jest takim okresem, kiedy wystarczy patyk, kawałek gumki i jesteś Indianinem. No to dlatego mi się przypominają i nie czujesz się teraz... niczym gorszy od prawdziwego Indianina. Mi się teraz przypominają te wszystkie przygody Tomka Wilimowskiego. Pan samochodzi, gdzie bierze harcerzy i razem pokonują jakieś tam przeszkody. No oczywiście, jeśli chodzi o książki, to głównie Bruno Schulz. Ale na przykład Magdalena Tuli i Włoskie szpilki na przykład. Pokazująca dzieciństwo, które nie jest szczęśliwe. I które ma wpływ na całe dorosłe życie bohaterki. Ale to wspominałaś o filmie, który świetnie podchodzi pod dzieciństwo, które jest bardzo niejednoznaczne i mówię o życiu jest piękne na przykład. No, tam chodzi no, o to, no, żeby no. Ochronić dziecko od tych okropieństw, których może doświadczyć, żeby obrócić jakoś w żart. Tak. Nie? To no, jest film, który dla mnie... Z perspektywy osoby dorosłej może się wydawać, że w jakiś sposób dziecko przyjmuje tę farsę. Mhm. Jeśli przyjmiemy optykę dziecka, któremu nie potrzeba wiele, żeby jego wyobraźnia zadziałała, to jest naprawdę rzeczy do przyjęcia. A teraz myślę na przykład o filmie Florida Project, no, na który przykład. Pokazuje bardzo mocno perspektywę dziecięcą. Dużo jest filmów o dzieciach w ogóle. To nie zawsze jest kino familijne, które musi być jakoś super infantylne no, i banalnie dzieciństwo, proste. Nie? Dzieciństwo jest w ogóle wdzięcznym tematem i wcale nie jest tak, jak mówił Michał, kiedy mówiliśmy o filmie It, o tym, jak bardzo nam się ten film podobał, że to, że bohater jest dziecięcy, to nie znaczy, że film jest dla dzieci. Absolutnie tak nie jest. No. W zasadzie wydaje mi się, że są takie
dwie szkoły, dwie drogi, albo dzieciństwo jest pokazane jako taki okres formujący, czy w ogóle jest okresem bardzo formującym, który ma niesamowity wpływ na całą dorosłość człowieka, albo jest tak, że bardzo często jest przez artystów wspominana z rozrzewnieniem, albo jeśli było traumatyczne, no to jest takim bardzo mocno rzucającym się cieniem na całe życie. No w ogóle, jak chodzi o ten wątek, że dzieciństwo wpływa na późniejsze życie, to zobacz, że bardzo dużo, no akurat my jesteśmy, powiedzmy, związani z takim jednym serialem, który się nazywa Zabójcze Umysły, ale bardzo często są tam odwołania do tego, że ktoś w dzieciństwie był tak a tak krzywdzony i potem jakoś to wpływa na to, że na przykład został mordercą, nie? I bardzo dużo odcinków seriali polega też na tym, czy przede wszystkim kryminalnych oczywiście, że ktoś gdzieś kiedyś, jakieś dziecko było skrzywdzone, on był skrzywdzony i potem to odreagowuje, nie? Znaczy inna rzecz, że też w dzieciństwie na przykład, jeśli masz skłonności psychopatyczne, to już w dzieciństwie to widać. Ale to nawet tutaj świetnym przykładem do tego jest na przykład Dexter, który polega w pewnej mierze na tym, że my mamy bohatera, którego poznajemy przez flashbacki. Mhm. I te flashbacki mają nam wyjaśnić, dlaczego ten bohater teraz jest taki, a nie inny. I to dzieciństwo jest pokazane jako coś, co jest bardzo mocno okresem formującym. I potem się oczywiście w Dexterze robi trochę bardziej wydumane, bo tam już się zaczynają dziwne rzeczy robić. Ale mam wrażenie, że ten wątek powracający tego, że coś, co było w dzieciństwie, nas ukształtowało bardzo wyraźnie, to jest rzecz, której brakuje mi trochę w literaturze, w lekturach w ogóle, bo to jest bardzo filmowe, ale w lekturach tego jest niewiele. To jest bardzo mocno ugruntowane. Fajnie się to ma, jeśli chodzi o kryminał, o literaturę kryminalną. Nie ma. No nie ma, nie? Ale to jest coś... No, zbrodnia i kara. Okej, ale dzieciństwo jest na przykład bardzo fajnie przedstawione w powieści Czerwony Smok. To jest, zdaje się, pierwsze z trylogii o Hannibalu Lecterze, co wydaje mi się, że już jest zachęcające do przeczytania. W Czerwonym Smoku dostajemy całe mnóstwo flashbacków z dzieciństwa nie głównego bohatera, tylko mordercy, które mają nam pokazać, dlaczego on jest taki, a nie inny. I jeszcze teraz mi się przypomniało, że do kwestii miłości, wzorców męskich, do przepracowywania różnych traum, do kwestii straty pasuje bardzo dobrze film Manchester by the Sea, który był naszym miejscem jeden, jeśli chodzi o ranking zeszłego roku, więc i tak polecamy. Już chyba nie chcemy przedłużać, więc może po prostu powiemy powodzenia na maturze. Jeśli ktoś nas słucha przed maturą, to oczywiście mamy nadzieję, że jeśli obejrzeliście coś albo wysłuchaliście tego, co tutaj gadamy, to wam się przydało. Jeśli jesteście po to, mam nadzieję, że nie obraża was taki materiał, że zaczynamy mówić o tym, jak czytać kulturę wobec motywów i tak dalej. No jesteśmy otwarci na to, że napiszecie nam na przykład komentarz, że w ogóle jesteście idiotami i uważam, że każdy maturzysta powinien obejrzeć to, to i to. I my bardzo chętnie nawiążemy dyskusję. Bo nie chcieliśmy tu mówić o lekturach, tak, adaptacjach, ekranizacjach lektur, nie? No bo to wiadomo, że tak część ludzi zamiast czytać Pan Tadeusza obejrzy tą mierną adaptację Wajdy, no ale no to wiadomo, chodzi raczej o takie spojrzenie na teksty kultury trochę szersze i bardziej, powiedzmy, współczesne, jednak kinowe, nie? I bądźcie świadomymi odbiorcami kultury, po prostu. No i co, żegnamy się, pa pa! Pa pa!